Dzień dobry. Dzisiaj gościem w hotelu pod Orłem na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy jest Paweł Malik, inwestor giełdowy. Dzień dobry, witam. Witam cię serdecznie. Powiedz, kiedy zainteresowałeś się giełdą i inwestowaniem? No, to jeszcze lata 90., początki giełdy. Miałem konto w Banku Zachodnim, to jeszcze na studiach. Pamiętam, że chodziło się, wypełniało się takie papierki, zlecenia. Potem jak zaczęła się pierwsza hossa, no to trzeba było stać jeszcze w kolejkach. To był jeszcze czas, kiedy można było notowania pisać, codziennie zapisywać w zeszycie i miałem właśnie taki zeszycik z notowaniami. No taka prehistoria, początki były fajne, ciekawe, źle się skończyły, ale jakaś nauka została. Mhm. No właśnie, jesteśmy dzisiaj też tu po to, żeby rozmawiać o rynku kapitałowym w Polsce, o jego perspektywach. Jak je oceniasz dzisiaj? Oj, to jest bardzo trudne pytanie odnośnie rynku kapitałowego i perspektyw. No mamy jakieś takie obecnie ciężkie czasy chwilowo. Giełda spada. Myślę, że też dużym problemem dla polskiego rynku kapitałowego jest bardzo duża konkurencja innych rynków, przede wszystkim amerykańskiego, i tam jest bardzo duży odpływ środków. Właściwie jak polski inwestor idzie do doradcy finansowego, no to pierwsza rzecz, jaką słyszy, to trzeba kupić akcje amerykańskie. To wszystko oczywiście nie sprzyja naszemu rynkowi. No i kolejna rzecz, brakuje takich rzeczy, jakie były kiedyś, czyli duże prywatyzacje, one zawsze przyciągały ludzi, takich, którzy w ogóle giełdą się nie interesowali. No i no czekam na jakiś taki kolejny ciekawy temat, jak był na przykład ostatnio CD Projekt, który też przyciągnął mnóstwo ludzi, zainteresowanie gamingiem, i to była taka naprawdę duża hossa, która była chyba ostatnio na polskiej giełdzie. Piszesz o sobie, że lubisz inwestować w to, co jest niedowartościowane. Dlaczego? No, taka jest podstawowa zasada, kupić tanio, sprzedać drożej, tak? Oczywiście pozostaje kwestia kluczowa, selekcja. Dobra selekcja jest najważniejsza, czyli to nie chodzi o to tylko kupić, żeby coś tanio, co jest akurat w złej kondycji finansowej, ale chodzi o to, żeby kupić dobre spółki, rozwijające się, z dobrymi perspektywami, a które nie są jeszcze wycenione bardzo drogo, tak? Patrząc na jej perspektywy, ale takie oceniane realnie. Więc no, z tego punktu widzenia zawsze lepiej kupić taniej niż drożej, tak? Bo można oczywiście kupić drogo i liczyć na to, że sprzeda się drożej, tylko zazwyczaj rynek chce też w pewnym momencie zweryfikować, czy ta spółka faktycznie dowozi to, co obiecuje, czy wyniki jej się poprawiają. A kiedy kupujemy taniej, to jest mniejsze ryzyko. Dzisiaj jesteśmy obecni na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Grupy Kapitałowej Immobile. Jakie wartości dla akcjonariuszy, dla inwestorów niesie takie wydarzenie? No, najważniejsze to jest możliwość spotkania się z osobami, które zarządzają daną spółką. Także tutaj można spotkać osoby z zarządu Immobile, ze spółek zależnych. Można wprost, jakby w cudzysłowie, w cztery oczy porozmawiać. W jakiś sposób też ocenić pewną wiarygodność tych osób. No i takie informacje oczywiście są znacznie lepsze niż suche komunikaty giełdowe. Czasami nawet po postawie, po takim, czy ktoś jest bardzo optymistycznie nastawiony do przyszłości, można w pewien sposób wyczuć, czy się dobrze w spółce dzieje. A druga rzecz, akurat tutaj Immobile jest bardzo wiele osób dzisiaj, także to też jest możliwość spotkania i porozmawiania z innymi inwestorami. No to są jakieś takie znajomości, które potem zostają i można sobie rozmawiać o akcjach. Właśnie, dzisiaj mówi się dużo o tym, że warto inwestować nie w akcje, ale w zupełnie inne rzeczy, jak zegarki, mieszkania. Ale czy właśnie, jaką widzisz wartość w inwestowaniu nadal w akcje? Nie znam się na tych innych rzeczach alternatywnych, w związku z tym się nie wypowiem. Dla mnie to jest jak gdyby takie no, pewne kolekcjonerstwo, tak? Że kupuje się coś, co ma mieć unikalną wartość i przez to zwiększać swoją wycenę w przyszłości. Natomiast akcja to jest przede wszystkim kawałek przedsiębiorstwa. Więc to jest jakiś udział w przedsiębiorstwie, które się rozwija, które prowadzi działalność, które generuje zyski, które wypłaca dywidendę. A tym samym jest to coś, co po prostu działa, a nie tylko pewien gadżet, który może się teraz podobać, a w przyszłości już nie. Więc no, akcje historycznie patrząc zawsze były dobrym wyborem, tylko oczywiście pozostaje największy problem, które to są te dobre i będą się rozwijać. Na to pytanie pewnie dzisiaj trudno odpowiedzieć tak wprost. Zawsze jest trudno odpowiedzieć, tak? Natomiast to jest kwestia jakiegoś doświadczenia, nauki, którą każdy inwestor powinien zdobywać. Dziękuję bardzo. Dzięki.